Żabeczka, moi drodzy, witam was na moim kanale i dzisiaj jest to drugi dzień jakby kolonii przedszkolnej, to jest część druga kolonii przedszkolnej. No i jest już ranek i jest godzina 6:58. Tak jak mówiłam, idę budzić właśnie nasze dzieciaczki. Obudzę chłopczyków. Chłopcy, wstawajcie, oczekajcie. Nie, on wcale nie miał nic tutaj założonego, nieważne. Tego nie ma. Dobra. Chłopcy, wstawajcie. Chłopcy, musicie iść na śniadanie. Tak. Wstawajcie, chłopczyki, idziecie na śniadanie, za niedługo musicie się wyszykować. Dobra. Ej, wstawajcie. Na śniadanie musicie wstać. No dobra. Okej, to wy tam, nie wiem, ubierzcie co tam chcecie, czy coś, nie wiem. A ja budzę dziewczynki. Aha, i zaświecę wam tu światełko, bo tak, bo po prostu tak, o. Dobra. Im też zaświecę, okej. Dziewczynki, wstajemy. Jest już rano i musicie się wyszykować na śniadanko. No weź, Nela, wstawajcie dziewczynki, pięknie. Dobra, już tam wam złożę łóżko tutaj już, oj chwilka, hop, dobra. I chłopczykom też już złożę łóżko. Dobra, to wy się przebierzcie i idźcie na śniadanie. Ja tam jakby, ja będę czekała w pokoju od zajęć, bo za niedługo będziecie mi też mieli zajęcia właśnie kolonijne. Także no. To czekam na nich. Aż no. No dobra, trzeba wstawać. Niom. Dobra, odłożę tego misia. To idę się przebrać. No, a idę ubrać moją czapeczkę. Gdzie jest moja czapeczka? Ajo, moja czapeczka. O, tu jest moja czapeczka. Hejka, moja czapeczko. Dobra, ja już ubrana. Okej, to ja się ubieram w to. Dobra, gotowe. Dobra, no to poczekajmy na chłopaków, okej. Okay. Dobra, chłopcy, no to ja tylko ubiorę to i wy gotowicie, nie? No. Dobra, no to chodźmy. Dziewczyny, gotowe? Gotowe jesteście? No tak. To chodźmy. Dobra, to teraz na śniadanie, co nie? No, tak, na śniadanko teraz. Dobra. No to co, lecimy. O, jajecka! Dobra, no to musimy się ustawić w kolejce, co nie? No. To się ustawcie. Dobra, no to tak, ja weźmę sobie jajecko, naleję sobie herbaci, malinowa herbacia, nice. Okej, teraz ja, jajecko i herbatka. No dobra, no to ja też wezmę jajko i herbatę oczywiście. Hop. Dobra. Dobra, bierę. Okej. Dobra, teraz ja. Okej. I ja. Ostatni. Dobra. Okej, no to jemy. Smacznego. Dzięki. Okej, kochani, my już zjedliśmy śniadanie i posprzątaliśmy. I teraz mamy iść chyba na te zajęcia, co nie? No. To chodźmy. Dobra. Chodź, Bartuśka, idę. O, dzień dobry, moje dzieciaczki. Witam was na zajęciach kolonijnych. Dzień dobry. Zajmijcie sobie miejsca. Idę, 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 idę. Chodź, Klara. Okej.
Dobra, no to co robimy? Teraz będziemy sobie rysować. No to za chwileczkę. Oj, oj, oj. Co tu się stało? Nie wnikam. Dobrze, chłopczyki. Chłopcy, narysujcie lody. A dziewczynki może kwiatuszki. No dobra. Ojejku. No to narysujemy. Macie karteczki, macie kredeczki. Bierzcie się do rysowania. Proszę pani, ja już skończyłam. Pokażę dziesiątko. A no pięknie narysowałaś. Dobrze. Odłóż swój rysunek tutaj na blat. O, kredkę też odłóż. I możesz się już iść bawić na dywanik. Proszę bardzo. Okej. Pobawię się tym. Rysujcie dalej. Proszę pani, my już też skończyłyśmy. Pokażcie, no piękne rysuneczki. Zostawcie je na blacie. Odstawcie kredki na swoje miejsca. I idźcie się bawić na dywanik. Troszeczkę mały ten dywanik, no ale na spokojnie. Ej, patrzcie dziewczyny. Co? Patrzcie. Bo! No co to tylko klaun z pudełka? No nie stlas nas tak. No soli. Kiedy wszyscy skończyli rysować i się bawić. Dobrze dzieci, teraz będzie obiad, więc chodźcie tutaj na stołówkę, zjedzcie obiad. Będę na was czekała na podwórku, bo będziecie mieli teraz tam zajęcia bawialne, tak jak będziecie się bawić tutaj. No, a więc dajmy na to, że już zjedli obiad, więc po obiedzie. Dobrze dzieci, teraz możecie się godzinkę pobawić. No i będziecie mieli zajęcia z Julią Żugaj. Jej! To co się bawimy, chłopaki? Nie wiem, możemy poskakać na trampolinie. Spoko. A my w co się pobawimy? Pozjeżdżajmy na zjeżdżalni. Okej. Okay. Ja pierwsza! Sio! No i co płaczesz? No, mnie zrzuciłaś. A weź się nie masz. Chodźcie dziewczyny. Okej. Dobra. No to co? Zjeżdżam. Juuu, ale fajnie. To ja też idę. O kurde, gdzie ja jestem? Ratunku! O, żyję. Gdzie ty wpadłaś? Nie wiem. Dobra, zjeżdżam. Jej! Okej, teraz ty. Woohoo! Dobra, gotowe. To teraz robimy? Nie wiem. Ej, idziemy poskakać z chłopakami? Nie no, co ty z chłopakami? Ja idę na huśtawkę. To dawaj się pobawimy w domu, nie dla lalek. Spoko, ja jestem myszą, to ja jestem psem. Godzinę później. Dzieci, już się wystarczająco wybawiliście. Słuchajcie, niech wszyscy teraz sobie usiądą na trybunach, ponieważ będziecie mieli zajęcia z Julią Żugaj. Jej, siadam na najwyższym tym. Oki. Siadajcie, dzieciaki. No, to zaraz przyjdzie Julia. A ja już idę. Dobra, idę do dzieci. Dzień dobry. O, Juleczka, Juleczka. Dzień dobry, Juleczka, Żugaj. No, dzień dobry, moje żugajki, kochane.
No, tak. Ogólnie to może Wam się pierw przedstawię. Wiem, że raczej pewnie wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Natomiast jeśli ktoś jest niedoedukowany, no to już mówię, jestem Julia Żugaj i jestem youtuberką, no influencerką. Nieważne. No i słuchajcie, dzisiaj mamy z Wami zajęcia, dlatego tutaj będziecie mogli sobie zrobić ze mną zdjęcia, pośpiewamy sobie moje piosenki, się ich pouczymy, jeśli ktoś jeszcze nie umie. No i w sumie tak, to tyle. A na początek chciałabym, żeby każdy z Was wyszedł na środek, zrobimy sobie zdjęcie i każdy z Was opowie coś nam o sobie. Prosimy, żeby Wasza Pani przyniosła tu statyw. Także no. Dobrze, statyw już jest, także może Ty, dziewczynko w blond włosach. Już pędzę, Julia! Siema. Cześć, jak masz na imię? Mam na imię Nela. Ile masz lat? 5. Co lubisz robić w wolnym czasie? Grać na moim tablecie, robić pranki innym. I tyle. O, widzę, że może byś się nadawała na youtuberkę, skoro lubisz robić pranki. O, fajnie, myślisz? Możliwe. No to widzisz, super masz zainteresowania. Możemy zrobić sobie teraz ze sobą zdjęcie. Okej. Cyk. Gotowe. Pod koniec kolonii pani wam mi mówiła. Wasza pani wam mi mówiła, że zdjęcie zostało wywołane i dostaniecie je pod koniec kolonii. A, okej, to fajnie. Dobrze, następna osoba tutaj może z brzegu. Hejko. No, cześć, jak masz na imię? No, ja mam na imię Krzysiu. I... No, jak masz na imię? Krzysiu. Ile masz lat? No, 5,5. Dobrze. A co lubisz robić w wolnym czasie? Bawić się samochodzikami i oglądać YouTube'a. I jeździć na rowerze. O, to już umiesz jeździć na rowerze? No, niedawno się nauczyłem. O, fajnie. No to co, robimy zdjęcie? Okej. Gotowe, możesz siadać. Dzięki. Następna osoba. Hejka. O, hejka. Dziewczynki, właśnie odłóżcie może te zabawki, dobrze? No dobra. Okej, jak masz na imię? Klara, ile masz lat? 5. Dobrze. Co lubisz robić w wolnym czasie? Rysować, bawić się lalkami, no i robić pranki z Nelą. Tylko, że ostatni trochę nie wyszedł w naszym gangu, no nieważne. O, tu wy macie jakiś gang, ale nieważne. Tajny, mówisz? No tak jakby. No weź, Klara. No ale no, to jest Julka. Spokojnie, nikomu nie powiem, nawet waszej pani, więc no, a to nie jest monitorowane, także dobrze. No to dobra, fajne masz zainteresowania, widzę, możemy sobie zrobić zdjęcie, pstryk, super, możesz siadać. Kolejna osoba, hejka. O, no hejka, jak masz na imię? Jestem Bartek. O, Bartuś, super, ile masz lat? 6. O, to najstarszy z grupy chyba. No tak, w sumie, najstarszy jestem. No i jeszcze Krzysio. Znaczy nie Krzysio, tylko nie Krzysio, tylko on, nie pamiętam jak się nazywałeś, Dominik jestem. No, Dominik ma też 6. Aha, no dobrze, co lubisz robić w wolnym czasie? No jestem ogólnie chłopakiem Nelly i lubię jeździć na deskorolce z Krzysiem, no i spędzać z Nelą czas. O, no to super jesteś, dobrze. No to robimy zdjęcie. Pstryk. Hej, o, pstryk. Dobra, siadaj. Okej, kolejna osoba. Hejka. A kim jesteś? No tak jak już mówiłam, jestem Julia Żuka, jestem influencerką. Widzę, że mnie nie znasz, no to poznasz. Ona jest sławna, jakiej można nie znać. Nie oglądam YouTube'a.
No dziewczynki, nie śmiejcie się, no nie każdy może oglądać YouTube'a, prawda? Dobrze, jak masz na imię? Karolinka. O, widzę, że lubisz myszki. Tak, lubię myszki. A co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię udawać, bawić się w myszkę. Właśnie, udawać w myszkę. Lubię też się bawić klockami. I chyba tyle. No dobrze, no to zróbmy sobie zdjęcie. Pstryk. I super. Radzę Ci, że jak wrócisz do domu, to radzę Ci nadrobić moje wszystkie filmy na moim kanale na YouTubie Julia Żugaj. Dobrze? No dobra. No i ostatnia osoba. Doming jesteś, tak? Tak. Ile masz lat? No, 6. A co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię w sumie bawić się w astronautę i kolorować. O, super. Dobrze, robimy zdjęcie. Okej. Wszyscy już mają zdjęcia zrobione, to ja już ten statyw może przeniosę bardziej na bok. O, tutaj. Dobrze, kochani. Teraz myślę, że pośpiewamy sobie trochę. Co wy na to? Jej! Ustawcie się w takim jakby trochę... Ojejku. W takiej rozsypce jakby. Jak na WF-ie. Okej. Tak, żeby nikt z nikim się nie stykał i tak, żeby każdy miał dużo, dużo, no w miarę dużo miejsca po prostu. Dobrze, super. A teraz zaśpiewamy sobie i potańczymy trochę do moich piosenek. Od czego chcecie zacząć? Miłostki. No dobrze, to pośpiewamy. Wiem, miłostki nie będzie, nie, ale może będzie więcej. Wiem, skradłem serce, chyba już kolejny raz. Wiem, miłostki nie będzie, nie, ale może będzie więcej. Wiem, skradłem serce, tak już mam. Potem rano pogubienie w tylu serkach. Lubię, kiedy mówisz, że jesteś taka piękna, babe. To byłam widywany w backstage'ach. Kiedy pijesz, jak myślisz sobie, też tak chcę dziś ciebie na wyłączność mieć. Pod skórą dreszcze mam, nie mów nic, po prostu całuj mnie. Ulalala, cały się rozpływasz, ulalala, czekaj jeszcze chwila, ulalala, daję ci znak, ulalala, he, wiem, miłostki nie będzie, nie, ale może będzie więcej, wiem, skradłam serce, tak już mam. Dobrze. No, ogólnie oni co tam pośpiewali jeszcze kilka jej piosenek, ale to już nie chce mi się ich śpiewać, także no, ojejku. O Jezus, dobrze, tego nie było. Dobrze dzieci, pośpiewaliśmy już sobie trochę piosenek, zrobiliśmy sobie zdjęcia i teraz chciałabym już się w sumie, no nic bym już nie chciała. Słuchajcie, to już dobiega koniec naszego spotkania. Chciałabym Wam podziękować za ten piękny czas spędzony z Wami na tym jakże pięknym, równie pięknym obozie. Dziękuję Wam, że mogłam z Wami spędzić czas, pośpiewać moje piosenki, potańczyć do nich oraz zrobić sobie z Wami zdjęcia i trochę Was poznać. Mam nadzieję, że Wam również się podobało i dziękuję za to spotkanie. Pa, pa, pa Julia, pa, pa Juleczka, pa, 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 pa. No to ja już idę, pa. Dobrze, dzieci. Słuchajcie, teraz pojedziemy sobie na basen, także myślę, że no przebierzcie się. Jeśli ktoś nie ma stroju kąpielowego, to już Wam przyniosę pieluchy. Są takie specjalne pieluszki wodoodporne, będziecie w nich pływać. Co? Kurde, nie mam. No to już Wam przynoszę. Serio. Czy to się nie nagrywało? Dobra, ogólnie ta część, że się przebierali w stroje kąpielowe, to nieważne, nie nagrała się, więc w skrócie oni się już poprzebierali oprócz Bartka, także no nieważne. Dobrze, no to ty też się przebierz, Bartuś. Okej, wszyscy już są przebrani. Myślę, że możemy iść już do autokaru, tylko proszę, żebyście się ustawili w parę, bo muszę was przeliczyć, dobrze? Okej, chodź Bartuś, będziemy w parze? No dobra. No to ja będę z tobą. Nie, fuj, nie muszę, muszę być z tobą. No. Dobrze, 2, 4, 6. Okej, wszyscy są. To jedziemy do autokaru. Dobra, kochani, jesteśmy. Ustawcie się, bo muszę was jeszcze raz przeliczyć, czy wszyscy przyjechali. Okej. Dobra.
Już was liczę. 2, 4, 6. Dobra, wszyscy są. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? My przyszliśmy kupić bilety. Tak, 7 biletów. Jeden ulgowy, no jakby będą dwa normalne. No, wszystkie normalne. Dobrze. Okej. No, pip. Dobra, chodźcie dalej, dzieci. Czy dzieci są już przebrane w strój kąpielowy, czy muszą być, czy coś tam wypożyczyć? Nie, dzieci, chcecie coś tam wypożyczyć? Oczywiście, że ja muszę mieć te okulary! O, wy mi się możecie przebrać tutaj w strój kąpielowy. No pewnie, że się przebierzemy, o ile będą dla nas. Dobra, Jezus, nie wchodźcie jeszcze do wody, dzieci. Jest tu jakiś strój dla ciebie? Nie wiem. Tutaj coś jest. To nie jest strój kąpielowy, więc będziesz się kąpała w pieluszce. Natomiast tutaj jest jakiś strój kąpielowy. Przebierz się. O, on jest bardziej taki dla chłopczyków. Jakiś chłopczyk chce? Bardzo? Ja. No, dobrze. W takim razie proszę bardzo, jest przebrany. Ktoś chce okularki? Nie, ale ja chcę tą czapeczkę. Albo nie, nie chcę jednak. Ja chcę okularki. Dobrze, no to już jesteście gotowi. Pierw pokąpcie się w tym brodziku. Wiem, że on może jest malutki, no ale no. Przepraszam, mogę wziąć tą kaciuszkę do... O Jezu, mogę wziąć tą kaciuszkę do siebie do domu? Ona jest taka piękna! Przepraszam, czy można by było robić tak, żeby kupić tą kaciuszkę? No dobrze. Możesz. Okej, jej! To ja idę się pluskać. Chodźcie, ja tu wam, możecie się psikać tą wodą tutaj stąd. Skakujcie. Możecie jakby się popluskać tutaj. Jak już się pokąpali trochę w tym brodziku. Dobrze, wyjdźcie już, bo idziemy na kolejną atrakcję wodną. A ty swoją kaczuszkę możesz... O, tutaj ktoś się jeszcze może przebrać. Możesz sobie tutaj zostawić, bo tutaj jest jeszcze jakiś strój kąpielowy. To ja bym mogła. No dobrze, mogłabyś. Jej. Dobrze, kochani, chodźcie już. Chodźcie dalej. Idziemy na następną atrakcję. Tutaj jest taki basenik dla zwierząt. Wy nie jesteście zwierzętami, prawda? Ja czasem jestem. A, przestań na się wygłupiać. Dobrze, chodźcie dalej. Możecie sobie tu wziąć prysznic. Powinno się chyba to robić przed jakby kąpaniem się, ale to nieważne. Ważne, że chociaż bierzecie jakikolwiek prysznic, tak, skorzystajcie przynajmniej. Jak już tu jesteśmy, dobra, tutaj jest już taki głębszy basen, a w nim pokąpiemy się zaraz. I słuchajcie, pierw pokąpiemy się w jacku, albo nie, no, możecie sobie teraz wejść do głębszego basenu. Także, no, dobrze, zapraszam tutaj, możecie sobie powchodzić. Idę na materac. Ale fajnie. Flaming. Ale fajnie. Płynę tam. O my gi, tutaj jest jeszcze jeden materac. Ej, chce ktoś na materac też? No w sumie ja. Ale tu się nie da usiąść, Nela. Da się. A, no faktycznie. Patrzcie, co mam. Psik, psik. Ej, nie psikaj mnie. To jest pani, ona psika. Klara, nie psikaj, dobrze? No dobra. Ja idę nurkować. Bum, 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 bum. Co to takiego? Ej, dawaj to. Bo się pani posiedź, obaczyć, co to takiego jest tutaj. Ojejku, ktoś zgubił pierścionek. No cóż, oddam go do pani, a ty wracaj do wody. Przepraszam, pod wodą znaleźliśmy taki pierścionek zaręczynowy. O, dobrze, niech pani odłoży do tych rzeczy. O, tutaj, może ktoś się jeszcze zgłosi. Dobrze. No to możecie się dalej kąpać. Proszę. Ej, tu jest skocznia. Proszę pani, mogę skoczyć?
No dobrze, ale tylko z tej małej skoczni. Okej. To co? Skaczemy na główkę. Hop. Jupi! Ale fajnie. Ja też chcę skoczyć. Hop, jupi! Ale fajnie. Jak wy, to ja też. Hop! Jej! Ło, jakiś diament. Dobra, nie będę tego ruszał. Idę na... na materac. Dobra, to ja też skaczę. Hop! Dzieciaczki, wy niestety nie możecie skakać. Wiem, że Dominik skoczył, ale to przez moją nieuwagę, no. Nie wnikajcie. To przez moją nieuwagę, po prostu Dominik skoczył, wy nie skakajcie, bo wy nie macie żadnych rękawków, tak jak Nela, nie macie żadnych okularów, tak jak właśnie Nela, Bartuś i Klara. No Klara nie ma okularów, ale ona ma ponton, a wy się możecie utopić, dlatego ja bym wolała, żebyście właśnie się nie skakali. Także no, możecie się kąpać dalej. Godzinkę później. Dobrze, a teraz możecie się pokąpać trochę w jacuzzi. Kto chce oczywiście. No to ja chcę. Również chcę. Ja też. No ja też w sumie bym chciał. Okej, to już wam włączam. Proszę bardzo. A wy tutaj możecie wejść sobie na jakieś flamingi, czy co wy tam chcecie. No. Gdy już się pokąpali i już ogólnie wrócili do budynku kolonijnego. Dobrze, dzieci, wy już jesteście po kolacji. Nela, nie przebrała się, idźcie przebrać. No, już się przebierz w piżamę, jakby co. Idźcie się przebrać w piżamę, bo jesteście po kolacji. Oglądnijcie kolacyjk. Jezus. Wieczoring, co ja mówię. No i będzie cisza nocna. A wy, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, dzwonek.